Dzień dobry, gościox.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pani Monika Moll. Tak. Zgadza się. I nie jest to pseudonim. Nie, nie jest. Jest to pani nazwisko. Tak. Tak. Monika Moll, MM. MM. Łatwo zapamiętać, myślę, że przyjechała pani z Katowic, jak ustaliliśmy, do Cieszyna. Chcę najpierw zapytać, bo proszę Państwa, tutaj mam taką szklankę, mam taką piękną, można by to powiedzieć, podstawkę. Podstawkę, tak. Jesteśmy w atelier stylu Moniki Moll. Dokładnie, wszystko się zgadza, Jacku. Wszystko się zgadza, tak. Ja i atelier stylu, tak, to jest po prostu oksymoron, ale jestem. Skąd pomysł na Cieszyn? Bo przyjechałaś z Katowic w pewnym momencie. Tak. Mogę powiedzieć, jak... Skąd pomysł na Cieszyn? No, Cieszyn był mi bliski. Po prostu kiedyś tutaj bywałam na Wagarach. To było takie moje pierwszy kontakt z Cieszynem. Później z mężem, z rodziną przyjechaliśmy tutaj do Cieszyna. No, po prostu wydawało nam się, że tutaj będzie łatwiej i o mieszkanie, i o pracę. No więc tak, osiedliśmy w tym Cieszynie. Już tutaj jestem właściwie druga połowa mojego życia, to jest właśnie Cieszyn. A zmieniło się postrzeganie tego miasta pod wpływem, tych lat, które tutaj spędziłeś, czy? No powiem tak, jeżeli kiedyś były Katowice, gdzie byłam, można powiedzieć, w jakiś sposób anonimowa, w Cieszynie jestem teraz rozpoznawalna, tak? I też nie było tak od początku. Chociaż gdzieś, można powiedzieć, zawsze wpadałam ludziom w oko. Nazywano mnie nawet jakimś tam kolorowym motylem, czy jakimś ptakiem kolorowym. Cokolwiek miał kto na myśli, bo kiedyś bardzo kolorowo w ogóle się nosiłam. Bardziej miałam taki hinduski styl. Wszystko brzęczało, wszystko było kolorowe, miałam czarne włosy, byłam taka zupełnie jeszcze inna niż obecnie, więc to, co widać obecnie, to też zmieniło się, że tak powiem, w głowie mojej. I również odnośnie Cieszyna, tak? No tak jak mówię, teraz jestem bardziej gdzieś rozpoznawalna i nie zawsze jest mi to na rękę, chociażby z tego powodu, że gdzieś chcę przemknąć, taka zupełnie nierozpoznana, więc ratuję się moimi kapeluszami różnymi, które zakładam tak po prostu głęboko. I przez te kapelusze nie jesteś bardziej widziana. Myślę, że one mają coś takiego jak czapka niewidka. A również to, że zmienił się mój kolor włosów, powoduje, że nie wszyscy mnie rozpoznają, tak? Jeszcze jak założę okulary, załóżmy słoneczne, no udaje mi się przemknąć taką po prostu. Zamierzasz mieszkać w Cieszynie dalej? Coraz częściej myślę o wyjeździe nad morze i w tym momencie zrobiło się to tak mocne, tak silne, po prostu, że nie do opanowania. I to jest coś takiego, że to we mnie, tak? Nie potrafię z tym walczyć, mówić, że a nie, bądź sobie. To już nawet było 3 lata temu, jak sobie tutaj organizowałam swoją pracownię, właśnie atelier stylu, to już wtedy pomyślałam, jakby było cudownie tak spakować to właśnie na ten czarodziejski dywan i fru nad morze. Natomiast teraz się to pojawia i obecnie przygotowuję się do, no myślę, dużych zmian w moim życiu. Zaczęłam od naprawdę ogromnych porządków. Takich dosłownych? Dosłownych, tak. I to się porządkuje tutaj w mojej główce. Właśnie dużo postów na Facebooku, proszę, że ci przerwę, ale jest takich, bo zaraz powiemy o pracy takiej konkretnej, dokładnie, którą wykonujesz, tak. Ale jest też dużo takiej chyba pracy nad sobą. Mm-hmm. Dużo jest postów, które gdzieś krążą wokół tematu rozwoju duchowego, tak. Kładziesz nacisk na intuicję. Jakbyś mogła powiedzieć, czym dla ciebie jest duchowość, tak szeroko duchowość rozumiana? To jest właściwie słowo i temat rzeka, bo dla mnie to jest takie... To w ogóle nie ma nic wspólnego z Kościołem, z religią żadną, tak? To jest, powiedziałabym, takie szerokie, holistyczne postrzeganie świata, siebie też jako części tego świata, wszechświata, w połączeniu z innymi istotami. To się wszystko przenika. To jest po prostu... Rośliny, zwierzęta. Jest moją kotką, która jest ze mną ponad 10 lat. Cudowna istota. Lucy się nazywa. I po prostu...
to jak ona mnie rozumie, co do niej mówię, to by był po prostu temat na osobny wywiad, myślę, Jacku. To jest niesamowite, ale ja to miałam od zawsze. Od zawsze. Jakim byłam dzieckiem? Pamiętasz coś z dzieciństwa? Tak, dużo pamiętam. No, od zawsze kochałam ogród, tak? Więc to do tej pory mi towarzyszy, bo opiekuję się jakby rabatami dookoła bloku, w którym mieszkam. Poza tym, jakim byłam dzieckiem? No, bardzo wrażliwym, powiedziałabym nadwrażliwym. Od zawsze uwielbiałam kolory. Kredka z mojego dzieciństwa to była kredka, powiedzmy, taki indyjski róż, to była moja ulubiona kredka. Cóż jeszcze? No właśnie, dużo się działo takich sytuacji, że za dużo być może widziałam jakby te wszystkie gierki między dorosłymi, tak? Czyli miałam taki, można powiedzieć, dar zaglądania głębiej niż to, co pokazują dorośli. Widziałam jako, jakby to powiedzieć, teatr taki, tak? Żywy teatr, kabaret. Nawet po prostu grają, takie maski mają, tak? Więc ja to widziałam od dzieciństwa. I jakim byłam dzieckiem? Byłam też dzieckiem zbuntowanym. Bunt we mnie był. Nie lubiłam zasad, do tej pory nie lubię zasad sztywnych, że ma być tylko tak, nie lubię. Nawet w swojej pracowni nie ma godzin wytyczonych, tutaj nie dałam sobie, dlatego że nie lubię być od do, tak? Jest numer telefonu, można się zawsze spotkać, umówić. No nie wyobrażam sobie siedzieć w jednym miejscu i czekać, jak mnie po prostu nosi, tak? Ja chcę być tu, tam, robię to, wykorzystuję pogodę, inne sytuacje, no. To powiedzmy, co robisz, bo na pewno wiele kobiet wie, co robisz w Cieszynie, bo można tutaj rozumiem, sobie dobrać makijaż, strój, tak? I ogólnie tak właśnie. Analiza kolorystyczna, też przeczytałem coś takiego, tak. Na czym to polega? No właściwie powiedziałeś wszystko, tak? Praktycznie. Aha. Tak, czyli po prostu makijaż na różne okoliczności, które się pojawiają w życiu, ale też na taki, powiedzmy, na codzienne sytuacje, czyli nawet dzisiaj rano pani też tutaj zajrzała. Poza tym właśnie stylizacja wizerunku, stylizacja powiedzmy całej sylwetki łącznie z różnymi dodatkami, tak? To jest proces tak naprawdę, bo to jest od kolorystyki, która się objawia, czy przejawia, czy którą się wydobywa podczas tej analizy kolorystycznej. I te kolory mają wpływ później na ubiór, tak? Na makijaż, nawet na otoczenie tej konkretnej osoby. Analiza kolorystyczna ślubna, bo też wizerunek panny młodej się tutaj kreuje. W mojej pracowni, tak to powiem, tak? A pamiętasz siebie jako pannę młodą, czy to już jest pytanie wkraczające? To już jest, no jest ja paradoks. Ja tak, wiesz, coś słyszę i później od razu taka półka się otwiera. Panna uciekająca panna młoda. Właśnie, taką uciekającą tak, pannę młodą. To jest pewien paradoks, bo sama już jestem jakby nie panną młodą, kiedyś byłam, ale już teraz jestem po pewnych swoich doświadczeniach życiowych i tak naprawdę po rozwodzie, więc przyjmując panny młode tutaj, fajne ich opowieści, fajne patrzenie na przyszłość ich, tak, ale później ta konfrontacja, jak rzeczywiście się to życie ułoży, to czas pokaże, tak? Bo to jest scenariusz, życie pisze swój, więc nikt, chociaż właściwie to w dniu ślubu wiedziałam, że się rozwiodę, dla mnie to było takie zaskakujące, skąd się to w ogóle... Ale to właśnie jest ta intuicja, o której tutaj wspomniałeś, Jacku. To jest to wyższe ja, które widzi, tak? My jeszcze o tym nie wiemy, a już jest ta informacja i tak się naprawdę stało. I często w swoich działaniach podejmujesz decyzje dzięki intuicji, tak? Kierując się intuicją. Tak, ja nawet makijaże, które wykonuję, robię intuicyjnie, dlatego że u mnie nawet jest problem z robieniem takich warsztatów, bym powiedziała, uczenia ludzi techniki makijażu, bo się tak nie potrafię poruszać. To jest zawsze intuicyjne, nawet jak ostatnio malowałam na pikniku rodzinnym dziewczynkę, więc dłońmi były robione makijaże i namalowałam serce, w ogóle nie myśląc o tym, że je maluję, tak? Ono powstało, no i tak się odbywają makijaże, że oczywiście wiedza jest, natomiast te ramy, te reguły, że tylko tak, a już inaczej nie można, tego też nie można. Nie, bo to mnie bardzo męczy, to mnie ogranicza i nawet analiza kolorystyczna, do której wykorzystuję ramy kolorystyczne, to ona też, no to jest pewna pomoc, ale tak naprawdę każda kobieta jest
ogromną indywidualnością i no nie da się nikogo zamknąć w ramę, tak? Tylko jest to zawsze szerokie spektrum, które się może pojawić, kolorystyczne. To wszystko są pomoce, chusty czy ramy, które się tutaj znajdują, a tak naprawdę jest to indywidualne bardzo podejście do każdej osoby. A malujesz też obrazy? Takie rozumiane właśnie na zasadzie krajobrazów, czy jakiegoś takiego malarstwa intuicyjnego, które wypływa z głębi twojego ja. Właśnie bardzo teraz wskoczyliśmy na taki fajny moment, bo zawsze marzyły mi się warsztaty Art Vedic. Natomiast im bliżej są Cieszyna robione, tym u mnie się pojawił opór, który zresztą zawsze był. Nie lubię, jak mnie ktoś czegoś uczy albo każe mi malować w danym miejscu akurat to. U mnie to tak nie działa i tak naprawdę to Art Vedic to chyba sobie od zawsze sama robiłam, malując właśnie intuicyjnie i szkoda, że nie zabrałam jednego obrazu sprzed lat, bo wtedy malując nie wiedziałam, co maluję, tak? Coś malowałam po prostu. A teraz na tą sytuację, na obecny moment widzę, że tam jest orzeł, sokół, po prostu dopiero po czasie zobaczyłam, co tam jest, tak? Czyli ty jesteś tym orłem? Tak. I jeszcze, żeby było śmieszniej, zanim w ogóle wyszłam z małżeństwa, zanim się zaczęła moja przygoda i właściwie najmocniejsze skupienie na sobie, tak, bo to odejście właściwie dało mi ogromną przestrzeń zajrzenia do siebie. Nie każda kobieta ma chyba taką odwagę. Nie ma. To nawet słowa mojej mamy, że miałaś odwagę, tak, po 25 latach tak naprawdę małżeństwa wyjść z niego i zacząć życie dla siebie. Więc jeszcze wcześniej zobaczyłam właśnie tego jakiegoś, nie wiem, czy to był orzeł, no nieważne. Na dole było to stado gołębi, a on był ponad nimi. I było to właśnie w okolicy teatru, tu gdzie jest mniej więcej moja pracownia. I sobie pomyślałam, no temu to dobrze, nie? Fruwa i tak z góry patrzy. Czujesz się teraz tym ptakiem, który fruwa i patrzy? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Te skrzydła moje się rozwijają, tak? Talenty też się różne ujawniają, pokazują i to jest ten czas, kiedy to właśnie jakby tak można powiedzieć do góry nogami troszeczkę. Nie robiłam pewnych rzeczy będąc młodą kobietą, a one były we mnie, tak? Ten potencjał cały czas był, bo to wszystko, co teraz robię, to już a nie jako... mówią do ciebie tak, mamo, albo powiem, że jesteś babcią również, tak? Tak. Nie mówią, nie wypada, albo nie spotykasz się z takimi... opiniami? Nie spotykam się w ogóle z takimi opiniami i nawet wręcz powiedziałabym troszeczkę idzie to w drugą stronę, bo jak zmieniłam kolor włosów na ten, który mam i to jest mój naturalny, tak, bo bardzo szybko miałam już takie zapędy do tego powiedzmy żywego srebra, to zainspirowałam inne kobiety, że przestają wreszcie farbować włosy i naprawdę są przepiękne w tej swojej naturalnej szarości, siwości, srebrzystości. Tak, na siłę chcemy być często młodzi, prawda? Dokładnie. Tak no jest to takie... Tak, tak i robią to... Nie jesteśmy. Tak, tak i właśnie, ale po co? Ale po co? Po prostu, żeby iść z tym swoim takim wiekiem, który tak naprawdę on idzie z wewnątrz, bo to nie chodzi o metrykę i to, czy ja mam takie włosy, czy bym w ogóle nie miała włosów, to też jest. Właśnie ostatnio powiedziałam sobie sama do siebie, że nawet gdybym była łysa, to i tak by było fajnie. I słuchajcie, zaczęły mi tak włosy garściami wypadać, że sobie pomyślałam, nie, dobrze, wystarczy, tak, już nie chcę. Ale właśnie też chodzi o to, że u mnie jest ta szybka materializacja. Czyli co pomyślisz, to się spełni. Tak, dokładnie. Ojej, to boję się, co myślisz teraz. Nie, ja zatrzymajmy ale... tutaj, dobrze. Żeby... Ale to jest naprawdę, słuchajcie, to się coś takiego dzieje, nawet jak sobie myślałam o tej pracowni, to nigdy bym nie pomyślała, że w środku ulicy Głębokiej ona się pojawi, tak? Tak, taka oaza spokoju. Ja taka oaza. Tego nie czują, ale ja przyszedłem i od razu opadłem z sił, ale tak pozytywnie. Tak. No właśnie jest. Pani, która była rano na makijażu, no mówi, wie pani co, ja chyba zaraz zasnę, tak? Taki spokój. Taki spokój i tak jest.
nie mogę z tobą długo rozmawiać, dlatego że niektóre ramy czasowe są programu, więc zasnąć mogę to tak się bardzo jakoś tam wychilloutować, mówiąc tak, ale zapytam się na koniec, bo chyba jesteś zadowolona z tego, w którym miejscu jesteś teraz obecnie, jaką tam drogę sobie w przyszłości ukierunkujesz i będziesz nią szła. Podążyła, tak. I dążyła do jakiegoś tam celu. Ale nie wszyscy mają taką wewnętrzną siłę. Gdybyś mogła coś powiedzieć, może do osób, które są zainteresowane jakimś rozwojem duchowym, jakkolwiek to dla niektórych śmiesznie brzmi, to być może masz taką siłę, żeby przekonać do pewnych decyzji, do zmian. Chciałbym, żebyś zakończyła tę rozmowę, bo ja nie będę kończył tej rozmowy. Dobrze. Ja powiem tak, że rutyna zabija. To jest takie silne i prawdziwe, tak? Czyli rutyna, monotonia, to są rzeczy, które zupełnie nie sprzyjają rozwojowi, czyli takie chodzenie jak pan tik-tak, czy pani jakaś tam po prostu od do, poruszanie się schematycznie w życiu. Zmiany są bardzo twórcze, bardzo ożywcze, chociaż wygląda to czasami, że świat się wali, ale tak naprawdę z tych ruin znowu coś powstaje. Jeszcze tutaj, dokładnie, jeszcze właśnie tutaj dodam, że zawsze śmierć też była, śmierć, tak, była mi bliska, więc jeszcze też się tym makijażem pośmiertnym zajmuję, który w Cieszynie i w takich mniejszych miejscowościach jest taki wciąż dziwnie odbierany, a mnie też chodzi o to, żeby ta osoba w tej ostatniej, powiedzmy, swojej jakiejś podróży była taka, jaka była naprawdę, czyli na przykład mężczyzna, bo mężczyźni też się w mojej przestrzeni pracowni pojawiają. Żywi. Żywi. Nie lubił garniturów, więc po co go w ten garnitur w tej trumnie komponować, tak? Czy pani, która się malowała, nosiła kapelusze, no niechże ona tam tak wygląda. To też jest takie, tak? Tylko że, tak jak mówię, Cieszyn na tą okoliczność jest mało przyjazny. No, wizytówki, powiedzmy, w pewnym zakładzie pogrzebowym gdzieś tam zostały schowane, ale mi chodzi o to, żeby się nie bać, żeby wychodzić poza ramy, bo nawet malowanie żywych i, powiedzmy, zmarłych, ale takie jest życie. To naprawdę się, słuchajcie, dokładnie, już w dniu narodzin może się zdarzyć wszystko i dla dziecka, i dla matki, więc to jest, nie można uciekać od śmierci tak naprawdę. I na Marię Skłodowską-Curie też dziwnie patrzono, więc się nie bój, bo dostała 2 Noble później, więc... No właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również. Musimy kończyć. Ja to się zajmę stylem i zajmę się atelier i tymi tutaj wszystkimi dodatkami. Naszym gościem była Monika Mol. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Jacku. Dziękuję. Tyle. Dziękujemy.